Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. I dzisiaj zobaczycie, że Kromka potrafi być kawałem skurwysyna, za przeproszeniem. Dlaczego? Dlatego, bo będę grał strzelbą M10-14. Był to drugi meczek z kolei, w którym grałem tą strzelbą. Wcześniej graliśmy na oblężeniu Szanghaju, oczywiście na kurwie z chlebem, bo każdą dominację, którą wrzucam, ewentualnie Team Deathmatch, staram się grać właśnie tutaj na naszym serwerze. I powiem wam, że na oblężeniu Szanghaju na początku grałem jako jedyny chyba strzelbą. Tak sobie myślę, kurczę, kiedyś nagrałem z pasa, może by tak M10-14 walnąć, bo całkiem nieźle tym spasem mi się grało. No to wziąłem M10-14, praktycznie gołą, całkowicie stokową. Tutaj w ramach rozgrywki będziecie widzieli, że dopiero odblokowuję jakieś pełne czoki, jakieś półczoki, jakieś czopki. Nie wiadomo w ogóle po co i gdzie się to wkłada, ale dopiero zaczynałem i zauważyłem, że na oblężeniu Szanghaju, no tak mniej więcej po połowie rundy, tutaj Nikon czy chociażby Zedrol troszkę się już zaczęli chyba mną wkurzać i również sięgali po strzelby, tak jak połowa serwera, więc zrobił się taki strzelbofest, jeśli tak to można nazwać. Ale to już będziecie mogli sobie tutaj zobaczyć. Jeszcze tylko powiem, że na pewno gram sabotem. Na pewno gram sabotem, a czy mam pół czoka, czy mam pełnego czoka, do końca nie pamiętam, szczerze mówiąc. Chyba pół czok albo pełny czok. Nie wiem, naprawdę. Na tych czopkach się nie znam. Ale dzisiaj, moi drodzy, temat inny. I w zasadzie parę tematów, bo jest o czym pogadać. Słuchajcie, na pewno doszły was pogłoski o tym, że YouTube wprowadza możliwość nagrywania materiałów w 60 klatkach, odtwarzania materiałów nagranych wcześniej w 60 klatkach. Bardzo fajnie, super. Super, jakościowo na pewno będzie to duży skok do przodu. Ja już się zorientowałem troszkę, jakby to musiało wyglądać w moim przypadku. Niestety wiązałoby się to ze zmianą nagrywarki. Niestety Elgato 60 klatek tylko i wyłącznie na 720p obsługuje nagrywanie. Tak teoretycznie mógłbym kiedyś zrobić, że w 720p nagrać w 60 klatkach, ale po pierwsze nie jestem do końca przekonany, czy to 60 klatek nie będzie działało tylko w Full HD. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie po to kupowałem sobie monitor taki dosyć porządny Full HD, żeby grać w 720p. Troszkę mi się to, tak szczerze mówiąc, nie podoba. Dlatego w takiej sytuacji no na pewno zostanę w 1080p przy 30 klatkach. Myślę, że jakoś to przebolejecie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo niestety nagrywanie Full HD w 60 klatkach wiązałoby się ze zmianą nagrywarki na przynajmniej na ten czas Avermedia Extreme Cup U3, która niestety nie ma nagrywania od tyłu, tak? Czyli tak jak mam w Elgato, mam pasek i mogę się, tak, że tak powiem, cofnąć w czasie i nagrać coś, co było kiedyś, a dla mnie jest to must have, bo ja praktycznie cały czas mam nagrywarkę podłączoną do laptopa i jak gram, to nagrywam, jak się coś dzieje, to sobie zapisuję. Także to jest już jeden z minusów, który zadecyduje o tym, że po prostu na razie tej nagrywarki nie zmieniam i przez jakiś czas, dopóki na przykład nie pojawi się jakieś nowsze Elgato z taką opcją nagrywania i z tymi wszystkimi bajerami, które ma teraz, z korektorem, balansem kolorów, bo jak wielu z was się mnie kiedyś pyta, jak ja to robię, że tego Battlefielda mam w takich kolorkach, no to jest właśnie Elgato, tak? To są właśnie te ustawienia Elgato. Oczywiście można to robić równie dobrze w Sony Vegasie, ale ja jestem wygodnickim człowiekiem, szybko się przyzwyczajam, lubię prostotę i dlatego na razie zostaję przy tym, mimo wszystko. Te 30 klatek wydaje mi się również na razie jest w zupełności wystarczające, a inna sprawa, że nie wiadomo, kiedy te wszystkie zmiany zostaną tak na dobre wprowadzone. To jest pierwsza kwestia, moi mili. Druga kwestia. W tym tygodniu jakiś live'ik się pojawi, bo już sobie podłączyłem kabel od internetu do mojego laptopa. Wcześniej niestety tak nie miałem, bo zmieniłem pokoje. Także jeśli chcecie wiedzieć, kiedy taki live się pojawi, ewentualnie live'y, bo może parę ich będzie, zapraszam do Facebooka. Na Facebooku będę dawał znać co i jak i o których godzinach. Ok. I teraz w zasadzie klucz dzisiejszego programu. Zmiany w Battlefieldzie. Słuchajcie, na serwerach CTE, na PC-tach zostały wprowadzone zmiany, które najprawdopodobniej będą wprowadzone w następnych patchach. Ja powiem tylko o niektórych. Słuchajcie, jeśli chcecie wiedzieć o części z nich, o której nie wspomnę, to odsyłam was do linku w opisie. Tam będziecie mieli link do filmu merwo.pl,
który bardzo fajnie to wszystko pokazuje, właśnie na tym serwerze poligonowym CTE. Też w ogóle fajny kanał, obczajcie sobie, zobaczcie. Natomiast ja powiem o takich rzeczach, które powiedział Level Cap w swoim materiale. Do niego link oczywiście do tego filmu również macie w opisie, także musicie sobie tam zerknąć, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja tylko wspomnę, bo może ktoś nie zna angielskiego na tyle, może ktoś chciałby wiedzieć, co ja na ten temat myślę. Więc pierwszą zmianą na pewno będzie znacznik odrodzenia kogoś, jeśli jesteś medykiem. W momencie, kiedy będzie możliwość odrodzenia kogoś i jest ten taki, jest ta taka ikonka, jeśli jesteś medykiem, że możesz zastosować defibrylator, to będzie taka obwódka nad tą ikonką, pokazująca nam upływający czas, ile nam jeszcze zostało do tego, aby tego gościa móc przywrócić do życia. Moim zdaniem super zmiana, bardzo to pomoże, jeśli chodzi o rozeznanie się w terenie w grze, ale zauważyłem jeden minus, to będziecie mogli zobaczyć u Level Capa. Ta ikonka jest moim zdaniem za duża. I to będzie taki mały chaos, saigonik delikatny, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie zmiana najbardziej na plus. Kolejną zmianą jest nowa kamerka dla jetów. Jeśli będziemy w trzeciej osobie, to moi drodzy będziemy mieli celownik, tak? Celownik, tak jak strzelamy sobie i mamy celownik w pierwszej osobie w piechocie, tak w jetach również będzie możliwość włączenia sobie trzeciego celownika, chyba nawet domyślnie. I teraz bardzo ważne zmiany odnośnie poprawianego hitboxa, może tak, tych całych około netcode'owych spraw. Słuchajcie, jeśli w tym momencie strzelacie do żołnierza i trafiacie go, to on się zaczyna telepać po prostu, tak? Wiem, dostał kulę, to boli go wszystko, to musi się telepnąć, ale w momencie, kiedy on się telepie, to hitbox się cholernie rusza. I stąd bardzo często wynikają problemy z hit detection. Co DICE chce zrobić? To wyeliminować tak bardzo tą trzęsawkę, żeby to nie było tak bardzo widoczne, co na pewno wpłynie na poprawiony netcode i hitbox, hit detection. I co jeszcze, moi drodzy, istotne? W momencie, kiedy na przykład dostajecie w głowę za zasłonę od kogoś, to gościu, który do was strzelał, widzi, że się trzęsiecie na lewo i prawo, znikacie mu z pola widzenia. Wy natomiast, kiedy dostajecie, w rzeczywistości się trzęsiecie, ale u siebie na ekranie tego nie widzicie. Stąd bardzo często wydaje się, że gościu nie celował w nas, a zginęliśmy w ogóle z dupy, jednym strzałem, nie wiadomo o co chodzi. To mają właśnie również zmienić. Mają zlikwidować to trzęsienie się głowy na boki, ale to jest wszystko powiązane z tym, co mówiłem, z tym, że ta postać nie będzie dostawała drgawek takich strasznie jakichś ogromnie wielkich. I druga, właśnie jeśli chodzi o ten hitbox i strzelanie, zmiana bardzo istotna, to słuchajcie, w momencie, kiedy strzelamy kolimatorem, mamy ten czerwoną kropeczkę, w tym przypadku na przykład, jaką ja tutaj używam. W momencie, kiedy broń ma recoil i się cała porusza, w Battlefield 4 w obecnym stadium również ten czerwony celownik się porusza, co czasem sprawia fałszywe wrażenie tego, gdzie strzelamy. Wydaje nam się, że strzelamy w cel, tak naprawdę w cel nie trafiamy. To, co zauważyłem na filmiku Level Capa, polega na tym, że w tym momencie cała obwódka tego celownika będzie się ruszać, tak jak zazwyczaj, ale ten celownik w wypadku kolimatora kropka, w wypadku kobry, ten trójkącik, taki pseudo, pozostanie nieruchomy. On się ruszać nie będzie. Wydaje mi się, że będzie to wymagało od nas odrobiny przyzwyczajenia, ale na pewno będzie to zmianą na plus. Także bardzo fajnie, że DICE nad tym pracuje, że jest to CTE i ja jestem zadowolony. Widać, że powinno być lepiej. Po następnych patchach podejrzewam, że ten patch będzie jakoś przed sierpniem, kiedy będzie wychodziła nowy dodatek Dragon's Teeth, ale ja jestem jak najbardziej za. Także moi mili, pamiętajcie o obejrzeniu filmika mervo.pl, bo tam jest zdecydowanie więcej tych zmian, o których on mówi. Zajrzyjcie do Level Capa, do tego filmu, jeśli jeszcze ktoś z was tego nie zobaczył. Jak się gra strzelbą, to wam odsyłam do zobaczenia sobie samemu całego materiału. Na pewno sobie jakieś zdanie wyrobiliście i pamiętajcie o zerknięciu raz na jakiś czas, bądź też polubieniu Facebooka, gdzie będę dawał znać o tym, co i jak, jeśli chodzi o live. A teraz pamiętajcie, Kromka biega, radzie, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania, zostawienia łapki, bo to jest zawsze dla mnie miłe, sympatyczne. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.